pytanie pierwsze. Skąd pomysł? Skąd pomysł? No przede wszystkim stąd, że mieszkam w tej kamienicy i bardzo mnie intrygowało, co się w niej dzieje, bo kupu jest stara i ma jakieś takie rzeczy, które mnie bardzo intrygowały. Przede wszystkim ta skrzynka pocztowa. Odnowić fasadę, żeby przypomnieć to, co się w niej działo przez tyle lat, bo już coraz mniej osób o tym pamięta. Mówisz w tej kamienicy, czyli gdzie? Na Perskiej 37, na Saskiej Kamieniu. I jak to się stało, że tam zaczęłaś mieszkać? O, trudna historia. Wyniosłam się od rodziców. I kupiliśmy tam mieszkanie, lokal Tak, no i po prostu się sprowadziłam do mieszkania dozorcy, który kiedyś tam mieszkał. No dobrze, ale wiele osób się sprowadza do nowych mieszkań i jeszcze nie robią z tego wystawy. Jak to się stało, że wiesz, to ta nowa przestrzeń jakby zamieniła się na to, co widzimy tutaj? No chyba też kontakty z sąsiadami były ważne, bo były dosyć skrajne. Zresztą dla mnie też to jest nowość mieszkanie w mieszkaniu, bo ja zawsze mieszkałam w domu i dla mnie mieszkanie w kamienicy z innymi ludźmi, mówienie dzień dobry na klatce schodowej jest czymś nowym i chyba to też z tego wyniknęło, że tak jak znałam historię swojego domu rodzinnego, bo zbudował go pradziadek, to chyba chciałam wniknąć w historię tego budynku, który był po prostu czynszówką. A kiedy nastąpił ten pomysł, znaczy to, że sobie uświadomiłaś, że to właśnie, że to będzie temat twojej pracy? Wydaje mi się, że tak z rok temu, kiedy miałam taki pomysł, żeby odnowić fasadę za pieniądze Unii Europejskiej w ramach projektu artystycznego. No i moim projektem miało być pojechanie do Unii Europejskiej, pojechanie do Brukseli i załatwienie pieniędzy na moją kamienicę, żeby ją odnowić, bo i na cały plac przymierza, tak na dobrą sprawę, Saska Kępa jest bardzo ładna, ale nie jest odnawiane, teraz na całe szczęście są odnawiane ulice, ale jest zaniedbana, nie powinna być, bo to piękna dzielnica i tam powinno się coś dziać ze sztuką bardzo ściśle związanego, bo jest dużo artystów dookoła. No i jak było w tej Brukseli? No nie pojechałam. Taki był plan, ale się uciął i zrobiłam to, co zrobiłam, czyli zrobiłam tę skrzynkę, tą projekt fasady i no i chciałam tak odnowić przede wszystkim historię, takie mitologię miejsca tej kamienicy. To na tym mi chyba najbardziej zależało. A czy mieszkańcy już tutaj byli? Zapraszałam mieszkańców. Na razie nikt się jeszcze nie pokazał z mieszkańców, więc może jeszcze przyjdą w ciągu tygodnia. No mieli przyjść na wernisaż, ale część albo jest starsza już bardzo i bardzo chciała przyjść, ale na przykład wyjechali na wakacje, a część po prostu nie mogła, bo miała już jakieś zobowiązania piątkowe. A zdaje się, że to, co tutaj widzimy, czyli w galerii Foxa 30B, tak? Nie, lokal 30. Lokal 30. Foxa 17B, tak? Tak. Dokładnie. Więc to nie jest wszystko, tak? Że jeszcze jest jakaś praca duża, nawet taka wielkowymiarowa na Wybrzeżu Kościuszkowskim, tak? Tak, ale to już jest inny projekt. To jest niezwiązany z Paryską 37, tylko to jest taki projekt przeniesienia korytarza Wydziału Rzeźby 50 metrów dalej w przestrzeń publiczną. I on tam jest w przestrzeni publicznej i na razie ani złomiarze nie zabrali tego pół tony stali, nic się nie stało i wygląda to dobrze, że ludzie to jednak odbierają jako sztukę, mimo tego, że stoi to w przestrzeni publicznej i mogliby to rozebrać i zabrać, sprzedać na stałe.
To nie jest częste, że dziewczyna wybiera rzeźbiarstwo? Nie. Rzeźbę? Ale mam moc. Tak? I lubię spawać. Bardzo, bardzo lubię takie techniczne rzeczy. Wiercenie, cięcie metalu, spawanie, rzeźbienie w kamieniu. To są takie rzeczy, które ja bardzo lubię. Zresztą zawsze lubiłam jakieś nowe wynalazki, wieszać półki, budować meble w domu, więc jakoś myślę, że to dosyć naturalnie przyszło. Ale liczysz na to, że będziesz mogła się z tego utrzymać? Zależy, czy na przykład bym została na uczelni i miała etat, bo to też jest taka kwestia, czy no bo uczelnia jest jedyną sytuacją, kiedy rzeźbiarz... No ale to wtedy jesteś nauczycielem, a nie rzeźbiarzem. Ale mogę być jednym i drugim naraz. To jest jedna rzecz, kiedy mogę mieć... To jest twoje marzenie? Trochę chciałabym być na uczelni, bo bardzo lubię mieć kontakt z młodymi ludźmi, żeby się jakoś... Bo mnie to mobilizuje do pracy bardzo. To chyba jest... Czy potrzebujesz takich mobilizatorów, tak? No... Nie potrzebuję takich mobilizatorów jak studenci, ale bardzo mobilizuje mnie do pracy to, że jestem w stanie komuś pomóc i sama się nakręcam, żeby robić jeszcze więcej, bo ktoś już skorzystał z mojej rady, czy porozmawialiśmy sobie o czymś, mi się otwierają trochę też klepki w głowie, żeby coś tam uruchomić. Znaczy w tym twoim projekcie to już jakby widać to, że masz takie poczucie misji, tak? Nie, chyba nie. No, ja bym to tak nazwał, że coś tam chcesz... Ale chcę to robić bardzo dyskretnie. Na pewno nie nazwałabym się jakąś Matką Teresą. Ja to robię raczej tak na zasadach niewidzialnej ręki, że nawet praca, którą na przykład jest na Wybrzeżu Kościuszkowskim, nawet nie jest podpisana moim nazwiskiem, więc jakby stoi w przestrzeni publicznej, jest anonimowa i to mi nawet pasuje, bo prace w przestrzeni publicznej i tak są anonimowe, bo ludzie się nie interesują, kto to zrobił, tylko czy to jest fajne. Ale to nie jest takie typowe dla współczesnej sztuki, prawda? No nie. Czy jesteś w jakiejś opozycji sporej? Ja myślę, że ja jestem nie do końca tak w opozycji do współczesnej sztuki, bo bardzo ją lubię i bardzo się interesuję sztuką wideo, sztuką konceptualną, ale nie zajmuję się tym sama, robię jakieś takie rzeczy, które sama czuję i chyba to jest najważniejsze, że robię coś od siebie. A kolejny projekt? No jest jeszcze plany. Kilka. No na razie wygrałam realizację. Na Torwarze na lodowisku w Warszawie jest taka wielka ściana dookoła i na niej będę robiła takie dużą taką realizację takiego zimowego krajobrazu, takich drzew zimowych. No to malarska praca? Nie. Murale? Fotograficzna. Mm. Fotograficzna, wielkoformatowa. Nie wiem ile set metrów kwadratowych którego będzie, ale w przyszłym tygodniu będę musiała to zmierzyć. Później... No ale to nie jest rzeźba. To jest realizacja w przestrzeni publicznej. Aha, czyli interesuje się... Przestrzeń publiczna. Zagospodarowanie, wchodzenie w przestrzeń publiczną, tak? Współgranie z architekturą, konteksty architektury, rzeźba... Czyli ten tradycyjny podział na muzy, że tak powiem, idzie w kąt, tak? Bo to cel jest ważny. No ja jestem w klasie matematyczno-informatycznej. Ja myślę, że ta matematyka mi się jednak przydała w sztuce, mimo tego, że czasem wolno ostatnio liczę, nie tak jak w liceum, ale gdzieś ta matematyka, która w liceum była królową nauk, gdzieś się przewija na pewno w tej mojej rzeźbie i jestem w stanie wyliczyć, ale dużo robię z wyczucia. No sztuki plastyczne i muzyczne to jest tylko matematyka. W tym jest rzeźba bardzo. Trzeba liczyć dużo. To dziękujemy bardzo za to spotkanie. Bardzo do zobaczenia dziękuję. I powodzenia. Bardzo.